Stało się. Stało się w końcu, musiałem sam to zrobić. Przepraszam, że tyle czasu to zajęło, ale... Jak sam nie zrobisz, to nie zrobisz, to nie ma co. Zobaczmy zakończenie. Dreamersmana. Napisy końcowe? Jeszcze nie. Trochę słabo mam maskę. A, bo zaczęło się przecież, że łódką przypłynął. Miał miecz. No, wypływa w takim stroju. Przypłynął z mieczem, jak pamiętam. Ja zapomniałem, że to w ogóle było. Tam dźwig, żuraw. Ciekawe. Odpływa w siną dal. Dobrze, teraz maskę widać. Dreamer pokonany. Zaraz opowiemy o strategii. O tym, jak to wszystko poszło. Yeah, udało nam się. Napisy końcowe. Któż to zrobił? Więc tak. Półtorej godziny dzisiaj próbowałem przejść tego ostatniego bossa i pomagali mi koledzy. Jak się bije tam w tej ostatniej walce z trzech, to w tej drugiej fazie, o ile pierwszą można szybko przejść, bo jest trzech i trzech tego Dreamera uderza, to w drugiej fazie on przenosi nas do tej mrocznej krainy, ale przenosi nas po kolei albo losowo. Jak ktoś się nie orientuje, co ma tam zrobić z tych graczy, którzy dołączają, chociaż niektórzy mieli po 10 żyć, jak widziałem, ja miałem 8, więc jak ma 10, to zakładałem, że się zna, ale widocznie niekoniecznie, bo wchodzili tam, może i nawet rozwalali wrogów, ale jak wychodzili, to mieli za słabe uderzenie, żeby przebić tą jego zbroję. Bo jak przebijaliśmy jego zbroję, to potem zostawał on sam tam goły i wtedy można było w niego strzelać. Super sprawa to była ta kusza, którą gdzieś tam w którymś momencie odkryłem, że fajne obrażenia zadaje. A poza tym tą kuszą samemu w tej pierwszej fazie można było dość dobrze, dość szybko przejść. Ja tu akurat tego nie nagrałem, jak to przechodziłem pierwszą fazę szybko. No ale już w drugiej fazie też tam w środku było istotne, żeby w tej mrocznej krainie być poza mrocznej krainie dość szybko załatwiać tych przeciwników, bo za każdego dostawaliśmy zwiększone obrażenia. No i potem trzeba było szybko wyjść, dodać sobie życie i jak najszybciej przebić tą zbroję, czyli zadać jak najwięcej obrażeń. To sobie zobaczę potem na spokojnie na filmiku, jak to wyglądało, bo jak się tam walczy, to jest akcja. No, w międzyczasie od ostatniego nagrania, jak tutaj z nim walczyłem, tam widzieliście, zamieszczałem jakieś filmiki z bossami, których po prostu dołączałem do kogoś do gry i szedłem z nimi i oni akurat spotykali takich bossów, których ja po drodze nie spotkałem. No i tym samym mogłem ich zobaczyć. Myślę, że na 29 bossów to tam może 5 nie zobaczyłem, 4. A tutaj na końcu, no teraz zdobyliśmy jakieś rzeczy, które możemy wymienić, zmienić broń i tak dalej, aczkolwiek no gra już jest zaliczona i można czasami wejść tam komuś pomóc, postrzelać. Spędziłem nad nią, nie wiem, 30 godzin i no warto, jak ktoś ma kolegów, na przykład
którzy też mogą grać online, to fajnie jest połączyć się we trzech i sobie to iść. Jakieś minusy? Minus, że niektórych, ale to, co, czy to jest minus, że nie można przerwać tych filmików przy bossach. Jak idziesz, dołączasz do kogoś, to nie można tych filmików wyłączyć, tylko trzeba je zawsze oglądać. Tak samo tutaj w tej ostatniej walce, ale nie jest to taki wielki minus, bo te filmiki nie są dość długie, więc nie jest tak źle. Mnogość broni. Może zobaczmy tak, będziemy to tak nie tyle słuchać, co oglądać, ja będę mówił. Mnogość broni, mnogość przeciwników, przeciwnicy, którzy się uchylają, jak widzieliście ten Dreamer tam, może na poprzednim filmiku, on się uchylał przed strzałem. Już celuje w głowę, nagle pu, unik robi, albo że się chowają za murem. Dlatego jest też taka chyba możliwość u ciebie, że możesz zmieniać tam z lewej, z prawej, z ramienia, z lewego, prawego. No. Przeszliśmy grę i jak widzicie, ta broń ulepszona do plus 9, plus 10 to jest, trzeba mieć to Simalur, coś tam. Tu mamy Dreamer's Mana, który pozwoli nam, czy co, weźmy jakieś pieniądze, mamy 2000, być może pozwoli nam ulepszyć. Na początku tutaj się trochę gubiłem, a potem to już jesteś obeznany od razu. Wiesz, że tu u tej pani możesz sobie, o. Repulsor. Akurat możemy go sobie ulepszyć. Repulsor. To takie dobre jest? No nie wiem, ale tak to wygląda. Repulsor. No nie widziałem wielu z tą bronią. Także ostatniego bossa niewielu przeszło, albo ta broń po prostu nie jest dobra. Tutaj wziąłem sobie taki hunting pistol, który ma 189. Też go zdobyłem. Aha, zobaczmy, czy pan jeszcze może coś tam ulepszyć. Nie mamy materiałów, więc. Czy ten repulsor? A, no musimy mieć tutaj materiały, dobra. Repulsor. Czy wszystko tutaj już sobie zobaczyliśmy? Tu mamy to. Ord. Reset all spends. O, możemy resetować dzięki temu wszystkie trade pointy i sobie je inaczej przydzielić. Tutaj mamy na maksa, bo do 20 można życie, staminę. Jak widzicie, ranking 165, a można mieć chyba 640. Wiem, że tak czytałem tam, że ktoś tam taki miał. Tu quick hand, żeby szybka była zmiana, przeładowanie raczej broni. Mapa. Z map by się korzystało, może mogłoby być, chociaż ja wiem, co tam miałyby za szczegóły. Więc tu tych trade pointów mam ile? 4, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 6 razy 4, 24, a chyba może być nawet ich 30. Nie wszystko jeszcze zdobyliśmy. Zbroi też za dużo nie zdobyłem, bo po prostu miałem ten Slayer maski, tu na plus 16 ulepszyłem, a tutaj tego na plus 11. Tak samo tutaj z tą zbroją. Pierścieni, no podczas grania online trochę pozdobywałem, aczkolwiek używałem tylko tego, który dodaje życia i tego, który redukuje obrażenia o 20%. No i taki amulet, który powoduje, że szybciej nam się te mody do broni ładują. Ale tych amuletów jeszcze parę tam było. Specjalnie się do tego nie przykładałem. No i tutaj jeszcze pani po przeciwnej stronie. Znaczy tak, u tego pana to na pewno, jak
jakbyście kiedyś w to grali, jakbyście kiedyś ten film oglądali, to kupujcie ten, te ammo boxy. O, właśnie te, bo one się przydają naprawdę w walce, żeby broń uzupełniać. Ona tutaj też sprzedaje czasami ten... Taką zdobyłem broń właśnie też tam gdzieś na filmiku, to temu Fader był i za jego pokonanie dostałem coś takiego. A ten... Zobaczmy, jak on wygląda w akcji jeszcze. Cały ten system tutaj transportu, teleportu też jest fajnie zrobiony, nawet ci wrogowie, którzy... Aha, i zróbmy sobie jeszcze to, że zrobiłem reroll campaign. Nie będę tu jakichś strasznie większych brał. I teraz... Aj, już nie muszę robić. Zaczyna się od nowa. Ja tego nie chciałem robić właśnie podczas gry, bo niektórzy, jak czytałem to, co wam mówiłem, 80 razy to powtarzają, bo na pierwszym świecie, na Ziemi, można zdobyć jakąś tam super maszynową broń. Ale wtedy wszystko się kasuje, cała mapa, cały progres, wszystkie światy. No i jakbym chciał walczyć z ostatnim bossem, to musiałbym to wszystko przejść. Aczkolwiek razu pewnego z trzema graczami, no tak się fajnie współpracowało, że szliśmy normalnie, przeszliśmy całą ziemię, potem następnym ten ROM i można, to jest, to poszło nam chyba w godzinę, więc dość szybko można było to zaliczyć. A tu jak jakby zaczniemy sobie od nowa teraz, to patrzcie, mamy to wszystko, co mieliśmy, tyle że właśnie ten świat jest od nowa. Mamy nowe rzeczy, kartę standardowo. Aha, bo my ją mamy. No ale tu, czy tu będzie też ten sekret, który wtedy... Tu jest notatnik. Iron. Zbroja, którą już wzięliśmy, więc wiecie, quest complete, ale chyba nie dostałem tego. No. No i tutaj trochę powalczymy. Ostatnio nas chłopaki pokonali, więc... Co to daje? Że ich podpalam? I ten pistol. No pistol tak się nazywa, hunting pistol. Tu już widzicie, zbieram galvanized iron, to jest taka lepszy iron. Lepsze żelazo do ulepszania. A ta broń ma jeszcze ten pistolet, znaczy dałem mu taki coś. To wykorzystywałem przy tym bossie ostatnim. No to czy to jest takie super? Zobaczymy, tylko chciałbym zobaczyć, co daje ta właściwość. No i widzicie, tu jest, drzwi są zamknięte, więc to wszystko trzeba teraz przejść od nowa. I jak ktoś lubi... O. Może to przechodzić. Podpaliłem go, widzicie, pali się. I zaraz się spali. Taki jeden z silniejszych przeciwników. Ja nadal nie należy ich lekceważyć, bo to, że tam przeszliśmy grę, idziemy napakowani. Oni... It's over. Oni są raczej dostosowani do tego, jak gramy. No ale teraz właśnie dzięki temu, że idziemy drugi raz. Patrzcie, 1091. To jest bardzo dużo.
No ale... Teraz strzał... w głowę. Jest więcej właśnie. Zrobimy sobie życie. No, maksymalnie można mieć 10 żyć. Ja tu mam 8. O, i to jest super. Hardened Iron. To jest najlepszy materiał. Ktoś tu jeszcze. Najlepszy materiał, jaki można zdobyć do ulepszania. Ktoś tu wyje. Ło! No i właśnie ludzie robią ten reroll. O, reroll. Czyli żeby zdobyć... Patrzcie, no nie mogę go. Za mną jest, wiem o tym. Wow. No, jak ktoś lubi taką akcję szybką i pobiegać, postrzelać jeszcze z kolegami. No tutaj przy tym właśnie rerollu można znaleźć nowe bronie. Mam prawie wszystkie. Ale jak ktoś właśnie... Jakiś mocarz. A, to te. Łucznicy. Oni się pewnie zaraz tu do mnie... O, to jest dobra, to jest dobry materiał. No nie chciałbym zginąć. Ten jest dobry, ale jak widzicie, jednostrzałowiec. Lepsze są takie szybko strzałowe. Powiedział, co wiedział. No i pokonaliśmy tutaj kolejnego pana. I jak widzicie, bronie to chyba wam wszystkie pokazywałem. Z tej to w sumie nawet nie strzelałem, powiem szczerze. A, to jest takie... Kiedyś widziałem, jak to przeskakanie teraz jest fajne, aczkolwiek widzicie, zabrało mi trochę życia. To widziałem, jak kiedyś chłopek strzelał, sobie myślałem, wow, kurde, co to masz za broń, gościu. No i jak widzicie, kończy się amunicja. Bo jakie to słabe. I w głowę. I w głowę. Kończy się amunicja. Bierzemy skrzynkę, których mamy 20. I jesteśmy znowu. Dobra, fajnie. Następna gra to, nie wiem, to będzie chyba ten Search 2, ale może coś tam wcześniej się pojawi. Zresztą, chyba tylko ja to oglądam. O, bo tam mnie zaraz zauważy koleś. No to tymczasem borem lasem.